Dzień dobry. W dzisiejszym materiale zobaczą Państwo, jak wygląda oraz funkcjonuje Park Naukowo-Technologiczny Świerk, znajdujący się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Gotowi na wirtualną wizytę? Zapraszamy! Park Naukowo-Technologiczny Świerk jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Park jest bazą dla rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw oraz stanowi tzw. gateway to NCBJ, łącząc przemysł z nauką i naukę z przemysłem. W ramach działalności operacyjnej parku wspieramy wykorzystywanie prowadzonych w NCBJ badań naukowych w działalności komercyjnej i oferujemy elastyczne modele współpracy biznesowej z przedsiębiorcami. Pracujemy nie tylko z dużym biznesem. Oferta parku jest skierowana również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym do startupów, a zwłaszcza tych skupiających się na projektach innowacyjnych, pracach badawczo-rozwojowych oraz nowych, inteligentnych technologiach. Działalność parku polega na świadczeniu usług laboratoryjnych, wynajmie powierzchni biurowych, laboratoryjnych i konferencyjnych oraz przede wszystkim na doradztwie technologicznym i biznesowym. Znajdujemy się teraz w naszym laboratorium badań środowiskowych, w których testuje się urządzenia w różnych warunkach temperaturowych o różnej wilgotności oraz ich wytrzymałość na wibracje. Wykorzystujemy do tego komorę klimatyczną, która pozwala nam kontrolować temperaturę w zakresie od -80 do 175 stopni Celsjusza oraz kontrolować wilgotność powietrza do 95% w określonym przedziale temperaturowym. Badania w komorze wykorzystujemy do kalibracji urządzeń w danych warunkach środowiskowych czy do sprawdzenia ich funkcjonalności. Dodatkowo za pomocą stacji wibracyjnej możemy sprawdzić, czy dane urządzenie spełnia normy dotyczące wytrzymałości na wytrząsanie, wibracje bądź czy nie ulegnie uszkodzeniu przy dużych obciążeniach. W laboratorium tomografii przemysłowej dajemy Państwu możliwość zobrazowania wnętrza próbki bez konieczności uszkadzania jej struktury zewnętrznej. Wykorzystywana przez nas technologia radiografii oraz tomografii komputerowej jest w pełni bezpieczna zarówno dla operatora, jak i badanej próbki. Dzięki zróżnicowanemu źródłu promieniowania w sposób nieniszczący, nieinwazyjny jesteśmy w stanie wykonać obrazowania dwu- oraz trójwymiarowe prześwietlanych próbek i obiektów. Nasi specjaliści zobrazują oraz wymiarują złożone struktury wewnętrzne państwa obiektu bez konieczności dzielenia go na części. Ponadto możemy wyizolować i sprawdzić elementy składowe prześwietlanego urządzenia. Przeprowadzamy kontrolę jakości m.in. w postaci wykrywania niedoskonałości materiału, pęknięć, różnego rodzaju wtrąceń innych materiałów czy oceny porowatości. Sprawdzamy, czy wszystkie podzespoły elektroniczne, szczególnie te niedostępne dla ludzkiego oka, zostały odpowiednio przylutowane i czy żadna ze ścieżek nie została przerwana. Wykorzystując inżynierię odwróconą, wygenerujemy model CAD państwa obiektu. Możemy również dokonać porównania uzyskanego skanu z pierwotnym modelem CAD. Zapraszamy do laboratorium druku 3D w metalu i za pomocą technologii SLM możemy wydrukować najróżniejsze elementy o skomplikowanym kształcie i wzorze. W chwili obecnej możemy drukować w stali nierdzewnej, tytanie oraz brązie, a w przyszłości w aluminium, złocie i srebrze. W naszym laboratorium druku posiadamy również urządzenia do późniejszej obróbki termicznej i mechanicznej wydruku, pieca ceramicznego oraz piaskarki. Znajdujemy się w laboratorium skanera optycznego, za pomocą którego możemy dokonać tzw. inżynierii odwróconej i z obiektu fizycznego uzyskać model komputerowy. Za pomocą światła strukturalnego i specjalnych obiektywów wykonywana jest seria zdjęć, którą następnie zostaje przetworzona komputerowo na chmurę punktów. Technologia ta jest wykorzystywana do wykonywania dokumentacji cyfrowej obiektów, kontroli jakości wytworzonych produktów poprzez porównanie do dokumentacji projektowej, czy też wymiarowania i rekonstrukcji unikalnych elementów. Powstałe modele można wyeksportować do różnych formatów, w tym tych obsługiwanych przez drukarki 3D. Zapraszamy do obejrzenia teraz naszego clean roomu,
czyli pomieszczenia o podwyższonej czystości powietrza. Jest to laboratorium posiadające 8 klasę czystości według norm ISO 14644:1. Laboratoria typu cleanroom wykorzystywane są do wykonywania czynności wymagających wysokiego poziomu czystości. Odpowiednio wysoka klasa czystości laboratorium cleanroom pozwala na prowadzenie prac badawczych nawet przez te branże, gdzie wymagane jest spełnienie rygorystycznych warunków sterylności. Są wśród nich medycyna i farmacja, elektronika czy optoelektronika. Można w nim prowadzić na przykład montaż urządzeń medycznych, mieszanie produktów farmaceutycznych, montaż półprzewodników, montaż układów elektronicznych, budowę detektorów scintylacyjnych i półprzewodnikowych, hermetyzację układów scalonych i innych elementów elektroniki, precyzyjne pomiary naukowe. Stopień i klasa naszego laboratorium pozwala na wytwarzanie elektroniki wysłanej w przestrzeń kosmiczną. Park oferuje bardzo bogatą infrastrukturę konferencyjną. Pozwala ona na zorganizowanie szerokiej gamy spotkań, seminariów, konferencji i wystaw. Oferta obejmuje dużą salę konferencyjną na około 300 osób z możliwością podziału na dwie sale dla sesji równoległych, dwie sale dla około 30 osób i salę telekonferencyjno-negocjacyjną dla około 12 osób. Każde z pomieszczeń jest wyposażone w system audio-video. PNT wspiera inicjatywy organizacji, szkoleń i konferencji, zapewniając dostęp do pomieszczeń socjalnych, usług cateringowych, a za pośrednictwem Zakładu Transportu Samochodowego Świerk także transport do i z naszego Instytutu. Park Naukowo-Technologiczny Świerk ma szeroką ofertę wsparcia przedsiębiorstw. Jako podmiot funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych, szczególnie wiele ma do zaoferowania przedsiębiorstwom z branż elektronicznej, materiałowej, telekomunikacyjnej, bezpieczeństwa oraz medycyny. Prócz dostępu do badań oferuje także najem atrakcyjnych powierzchni biurowych, laboratoryjnych i magazynowych, a także aktywnie promuje regionalne przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. Instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne oraz parki naukowo-technologiczne, służą wsparciem w postaci dostępu do laboratoriów, wiedzy i usług badawczych oraz najmu powierzchni biurowych. Tam także organizowane są przeróżne wydarzenia mające na celu wzmocnienie innowacyjnych przedsiębiorstw, jak szkolenia tematyczne, doradztwo ekspertów, misje gospodarcze i tym podobne. Park oferuje przedsiębiorcom dostęp do 21 pomieszczeń biurowych, 23 laboratoriów, 5 sal konferencyjnych oraz przestrzeni magazynowej w jednym miejscu. Wszystkie nasze pomieszczenia są wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy.